Czy masz świadomość? W naszym domu ograniczamy dzieciom dostęp do nowoczesnej techniki. Steve Jobs. Jeżeli przeżycia i zachowania znacznej części ludzkości zmieniają się za sprawą jednego małego urządzenia w stopniu nigdy wcześniej nieodnotowanym, to z całą pewnością zjawisko to musi mieć konsekwencje. Manfred Spitzer, epidemia smartfonów. Ekrany nie nadają się do nagradzania i karania. Magda Bigaj, wychowanie przy ekranie. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Magdalena Bigaj, autorka książki Wychowanie przy ekranie, jak przygotować dzieci do życia w sieci, prezeska Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa. Dzień dobry pani Magdaleno. Dzień dobry. Pani Magdaleno, po czym rodzic może poznać, że jego dziecko jest uzależnione od smartfona? Ach, to jest pytanie, które zawsze pada. Zawsze. Do tego stopnia, że w wykładach to już uwzględniam odpowiedź zwykle na to pytanie. Jest oczywiście kilka symptomów zaburzonego korzystania z urządzeń ekranowych. Najczęściej to są dzisiaj smartfony oczywiście, bo jeśli chodzi o komputery, no to one już służą bardziej tym dzieciom, które grają w gry. To gracze zdecydowanie wolą komputery niż gry mobilne. Natomiast no, oczywiście są pewne symptomy w ogóle uzależnienia behawioralnego, czyli nadmiernego przywiązania do wykonywania pewnych czynności. No i tutaj tą czynnością jest używanie ekranu, a tak naprawdę używanie tego, do czego ekran daje nam dostęp. Więc tutaj często posiłkuje się symptomami uzależnienia, które wskazuje WHO. Wśród nich mamy na przykład objawy odstawienne, czyli taką nerwowość, którą widzimy, kiedy dziecko nie może zagrać lub kiedy mówimy, że ta gra już musi być skończona. Trudności z samokontrolą, mimo rozumienia, że to ma na przykład na nas destrukcyjny wpływ, czyli jesteśmy po rozmowach z dzieckiem, nasze dziecko jest rozumne, rozumie negatywne konsekwencje, że na przykład chodzi niewyspane albo kolejny raz nie odrobiło pracy domowej, bo zapomniało o tym, bo grało, a mimo to te sytuacje się powtarzają. Mimo naszych zakazów dziecko korzysta z telefonu w nocy. Dzieci też często potrafią się w nocy obudzić i dograć tą godzinę czy dwie w grze, jeszcze w nocy tam spod kołdry. No to są takie objawy, które mogą nas zaniepokoić. Agresja oczywiście, tak? Czyli takie zachowania agresywne. Często ja pytam, czy nie jest tak, że dziecko przestało się czymś interesować, bo to jest częste. Kiedy ekran pojawia się w domu, to nawet dziecko, które nie jest w cudzysłowie uzależnione, ja zaraz powiem, dlaczego użyłam cudzysłowu, ale nawet dziecko nieuzależnione, korzystając z ekranu, przestanie preferować jakąś czynność. No z prostego powodu, bo jak powiedział mi jeden nastolatek na warsztatach, dzień jest jak pizza. No i jak wykroisz sobie kawałek na internet, to brakuje ci go na inne rzeczy, więc no moja córka, dostając telefon w wieku 10 lat, kiedy zaczęła sama wracać ze szkoły. Słyszał pan to? Halo? Nie wiem, czy pan to słyszał, ale któryś telefon zakłócił nam dźwięk. Ja powtórzę to państwu. Proszę. Mój nie dzwonił, ale jest wyłączony, ale być może któryś leży za blisko. W każdym razie, moja córka, dostając telefon w wieku 10 lat, kiedy zaczęła sama wracać ze szkoły, mieszkamy w stolicy, więc chciałam mieć kontrolę, czy tam trafiła, bo to przez kilka skrzyżowań musiała dużych przejść. Na przykład zaczęła mniej rysować. Mimo, że miała limity ekranowe takie mocne, takie 30 minut dziennie na przykład, albo 15 w zależności od dnia, to i tak to jednak zabrało jej pewien czas, który miała na rysowanie. Na to, że kiedy tego ekranu nie było, no to tam sobie brała kredki i rysowała coś. Więc bardzo często dzieci, które nadużywają, rzeczywiście rezygnują z zainteresowań. Czyli ja często pytam rodziców, czy nie stało się tak, że przypadkiem już, nie wiem, dziecko nie chce wychodzić do rówieśników, bo już tam Bartek jest głupi, piłka nożna jest nudna,
trudna, trener karate jest niedobry i jest mnóstwo argumentów, dla których rezygnujemy z zainteresowań. Zresztą my dorośli też to robimy, tak? Kiedy ekran zaczyna pożerać coraz większą część naszego dnia, no to siłą rzeczy na pewne czynności już nam nie starcza czasu. Natomiast ja chciałam zwrócić tylko uwagę, że i pewnie o tym będziemy zaraz mówić, że dziecko nie musi być uzależnione, żeby miało problem związany z korzystaniem z ekranu. No proszę rozwinąć, co to znaczy? No to znaczy na przykład takie rzeczy jak kontakt ze szkodliwymi treściami, który może być bardzo destrukcyjny dla kondycji psychicznej, czasami też fizycznej dziecka, nie musi wynikać z nadużywania urządzeń ekranowych. Może wynikać z tego, że po prostu dziecko w tym urządzeniu ekranowym ma dostęp do serwisów, z których nie powinno korzystać. Zwłaszcza mam tu na myśli na przykład serwisy społecznościowe, z których notorycznie korzystają dzieci poniżej 13 roku życia. Mimo że regulaminy mówią, że dopiero od 13 roku życia możesz mieć konto, no to dzieci, czasami sami rodzice, obchodzą ten regulamin, wpisując na przykład nieprawdziwą datę urodzenia dziecka, czyli pomagając dziecku w weryfikacji konta, żeby to konto mogło mieć założone. No i takie treści jak na przykład kontakt z pornografią. Dzisiaj średni wiek pierwszego kontaktu z pornografią w Polsce to jest 11 lat. 11 lat. No to jest kontakt, który może dziecko straumatyzować. No dziecko może na przykład doświadczyć hejtu, wcale nie być uzależnione, ale jego klasa może się z niego śmiać. I to może być dla niego, może mu tylko kuczać klasa w internecie i to może być dla niego bardzo trudne przeżycie. Cały obszar wpływu na poczucie własnej wartości, na samoocenę, to w jaki sposób internet buduje w dzieciach nierealne wzorce wyglądu, nierealne wzorce tego, czym jest dobre życie. No to są szalenie destrukcyjne rzeczy, które naprawdę powinny nas martwić jako rodziców. Mam wrażenie, że chyba nawet bardziej niż ten obszar samego uzależnienia, który zresztą przez ekspertów często jest kwestionowany, bo eksperci twierdzą, że nie ma uzależnienia od internetu. Chociaż WHO wpisało uzależnienie od gier cyfrowych już na listę chorób. Natomiast eksperci, mam na myśli psychiatrów, psychologów, pedagogów, często mówią o tym, że mamy tu do czynienia raczej z zaburzeniem i pod tym względem ja się z tym zgadzam, że warto patrzeć na swoje i dziecka korzystanie ze smartfona, z internetu, jak na zaburzenie, czyli coś, co możemy wyprowadzić na prostą, tak jak zaburzenie odżywiania. Choć zawsze musimy mieć się na baczności, prawda? Natomiast my używamy oczywiście tego określenia uzależnienie, bo to jest taki wytrych, prawda? Bo trochę jest tak, że o nowych rzeczach musimy mówić słowami ze starych czasów, żebyśmy umieli sobie nazwać nową rzecz i trochę nadać jej z góry już znaczenie. Także będziemy czasami używać tego słowa uzależnienie. Mhm. A co w takiej sytuacji może zrobić rodzic? Przepraszam bardzo za mojego psa. Teraz nawet nie wiem. Portuj ciepło, szybciutko. Może ma pies odpowiedź na to pytanie. Tak, może pies się chciał włączyć. To pan chyba musi powtórzyć pytanie. Co rodzic może zrobić w takiej sytuacji, kiedy dostrzega te wszystkie symptomy, o których pani wspomniała? No przede wszystkim dobrze by było, żebyśmy my jako rodzice robili coś już wcześniej. To znaczy w idealnej sytuacji, i ja wierzę, że ona jest możliwa w wielu rodzinach, może nie tyle w idealnej, bo ideałów nie ma, ale w pożądanej sytuacji powinniśmy wprowadzać nasze dzieci do świata cyfrowego za rękę od samego początku, dając sobie oczywiście też prawo do popełnienia błędów. I ja w wychowaniu przy ekranie zwracam na to uwagę i staram się być wystarczająco też otwarta, opowiadając o swoich błędach, bo tylko ten nie błądzi, kto nic nie robi. Mamy tutaj do czynienia z nową materią, jaką są nowe technologie. Nikt nas tego nie uczył. Nasi rodzice nam nie mówili, jak wspierać dziecko w takiej sytuacji. Jak sobie radzić, kiedy twoje dziecko na TikToku spędza 7 godzin. Mamo, może mi powiesz, nikt nie może zadzwonić tak do swojego rodzica, prawda, i zapytać o jego doświadczenie. Natomiast dobrze by było, żebyśmy po prostu wprowadzili profilaktykę i wprowadzili do życia rodziny coś, co się nazywa po prostu higieną cyfrową. To jest nowy rodzaj zachowania prozdrowotnego,
uznawany już przez środowiska medyczne coraz szerzej. No a higiena sama w sobie, higiena w naszym życiu, to są zachowania chroniące nasze zdrowie. Więc higiena cyfrowa to są zachowania chroniące nasze zdrowie związane z używaniem urządzeń ekranowych i internetu. Czyli musimy się po prostu interesować tym, jak to na nas wpływa, jak to wpływa na moje dziecko. I ja jestem, szczerze mówiąc, zdumiona, że my naprawdę się tym nie interesujemy. Nie wiem, być może jest tak, że traktujemy telefon ciągle jak pilota do telewizora albo kluczyki do samochodu, czyli jakieś takie urządzenie elektroniczne, które ma baterię i my sobie nim rządzimy. No nie jest tak. Nie jest tak. I oczywiście wynika to też z tego, że my się bardzo mało w szkole uczymy o tym, jak działa nasz mózg i jakie są jego słabości. I z tej naszej niewiedzy czerpie dzisiaj kapitalizm. I czerpią twórcy nowych technologii, bo cały problem wynikający z korzystania ze smartfonów, internetu wiąże się z tym, jak one działają na nasz mózg. I rodzic, który rozumie, że mózg dziecka w momencie, kiedy zaczyna korzystać z ekranu, zaczyna pragnąć, obsesyjnie myśleć o tym, żeby z tego ekranu korzystać, to taki rodzic potrafi w odpowiedni sposób intuicyjnie dawkować te ekrany, bo taki rodzic rozumie wtedy, że okej, no to jak pokaże ten ekran przy jedzeniu, to dziecko będzie tylko myślało o tym ekranie, a dalej nie będzie lubiło tego jedzenia. No bo logicznie taki rodzic może sobie dojść do takiego wniosku, ale ponieważ my tej wiedzy nie mamy, no to często na przykład rodzice karmią dzieci przy smartfonach, zadowoleni, że to dziecko zjadło. No, dziecko zostało nafutrowane jak gęś. Ono przełykało, ale generalnie to ono tam się nie zastanawiało, jaką to ma fakturę, czy ono teraz już lubi tą kaszę gryczaną z sosem, czy jednak nie, tylko po prostu jest skupione na bajce. Natomiast no, jak mleko się już rozlało i widzimy, że zaczynamy dostrzegać problem, no to po pierwsze, najpierw polecałabym jednak wprowadzenie zasad pewnych do domu. I nigdy na to nie jest za późno. Oczywiście to nie jest komfortowe, bo dziecko już na przykład przyzwyczaiło się do tego, że nie ma zasad i korzysta sobie z tego telefonu, kiedy chce. A nagle mama lub tata mówią, że teraz to przy stole nie. Najpierw lekcje, potem ekran. Koniecznie codziennie trzeba się poruszać i wprowadzają jakieś zasady takie związane właśnie z aktywnością fizyczną. No ale to trzeba po prostu zrobić i podjąć się tego. My jesteśmy rodzicami, słuchajcie, musimy się z tym zmierzyć. No, jak ktoś mi mówi, że no nie, teraz to nie dam rady, bo oni już tak lubią ten internet. No kurczę, to jest tak, jakbyśmy się poddali w kwestii karmienia dziecka. No nie, moje dziecko tak lubi kebaby. No nie, nie mogę teraz mu dawać zupy i jakiegoś drugiego dania z warzywami, proszę cię. No przecież nikt z nas tak nie myśli, prawda? Staramy się jednak te dzieci jakoś chronić. Oczywiście na różnych polach one mają swoje pomysły, co chciałyby robić, ale naszym zadaniem jako rodziców jest przeprowadzenie ich do tego etapu dorosłości, a czasami przecież jeszcze dłużej, w taki sposób dobry dla ich rozwoju i ich zdrowia. Więc przede wszystkim trzeba wprowadzić zasady higieny cyfrowej. Natomiast no, jeśli widzimy, że nie panujemy nad tym, to znaczy rzeczywiście na przykład to dziecko jest bardzo agresywne, kiedy nie dostaje dostępu do internetu, albo no, naprawdę już notorycznie zaniedbuje obowiązki, zwłaszcza te związane ze szkołą, tak? Kiedy no, widzimy, że jest po prostu przyklejone do tego ekranu i my nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić, no to ja zawsze polecam udać się do terapeuty. I na pytanie kiedyś, które zadałam znajomej terapeutce, kiedy iść do terapeuty, to odpowiedź brzmiała wtedy, kiedy pomyślisz, że trzeba iść. Czyli kiedy zaświta nam taka myśl, że potrzebujemy profesjonalnej pomocy, to spróbujmy to zrobić. Tutaj działa podejście systemowe, czyli jeśli jeden element systemu zacznie się zmieniać, to jest szansa, że reszta się zmieni. Czyli można, i na pewno terapeuta to zaproponuje, zacząć po prostu od siebie, od takiej wizyty, na której opowiemy, jakie mamy problemy i dostaniemy jakąś taką listę rzeczy do odhaczenia, tak, które mamy wprowadzić. No być może skończy się na tym, że dziecko też będzie musiało uczestniczyć w takiej terapii, ale szczerze mówiąc to jest raczej promil dzieci, tak, które są tak silnie uzależnione, że one wymagają terapii albo już naprawdę zamykania w ośrodkach zamkniętych. Reszta dzieci wymaga po prostu naszej uwagi, a prawda jest taka, ja to powiem. Pierwsza, że współczesny styl życia i pracowania nie sprzyja relacjom w rodzinie, to znaczy dominujące dzisiaj godziny pracy od 8 lub 9 przez 8 godzin, jak doliczymy sobie do tego dojazdy, to tego czasu na rodzinę zostaje bardzo mało, a musimy pracować, prawda? No, no nie każdy ma taki komfort, żeby sobie pracować w różnych godzinach pracy. A po drugie,
Ja też mam takie wrażenie, że część rodziców po prostu nie jest zainteresowana relacją z dzieckiem. Że ten telefon bardzo często dawany jest dlatego, że nie wiadomo, co z tym dzieckiem robić. Jeszcze trzeba byłoby z nim gadać, albo czytać mu te nudne książeczki, albo nie wiem, czuć się zakłopotanym w rozmowie z nastolatkiem, jakoś otwierać go jak te cebule, on nie będzie chciał rozmawiać i to będzie wszystko takie żenujące. No to niech sobie już tam siedzi na tym TikToku i ja też mam spokój. Myślę, że niestety tak może być. A niech mi pani powie, pani intuicja podpowiada pani, że jakiego procenta rodziców dotyczy ta sytuacja? Nie mogę podawać danych, bo nie robiłam badań na ten temat, więc tutaj, żeby być rzetelną, nie podam danych. To jest taka moja po prostu hipoteza, tak, która też wynika z obserwacji. Natomiast jak patrzę na wyniki badania higieny cyfrowej osób dorosłych, no to my sami dorośli mamy problemy z odpowiedzialnym używaniem urządzeń ekranowych, a dzieci nas obserwują. Plus mamy badanie brzdąc w sieci, na które ja powołuję się w książce, no, z którego wynika, że dzieci w Polsce dostają bardzo wcześnie ten telefon, więc jeśli my dajemy dziecku ten telefon jako zabawkę, no to znaczy, że my w jakiś sposób jako rodzice w ten sposób próbujemy zaspokoić potrzebę dziecka. No jaka to może być potrzeba? Potrzeba zabawy, prawda? Potrzeba poznawania świata. A czasami też pewnie potrzeba kontaktu z rodzicem, no więc najłatwiej nam wtedy dać telefon, który nam tę potrzebę zabawy czy poznawania świata w jakiś tam sposób protezuje. Natomiast, wcześniej, czyli w jakim wieku? Tam z badań wynikało, że już zdecydowanie poniżej drugiego roku życia rodzice dają dzieciom, nie pamiętam teraz już dokładnie jaka to była liczba, mogę to zaraz znaleźć. Jaka to była, dokładnie jaki to był wiek, ale zaraz to... No jeżeli to był drugi... Tak, to było poniżej... To zatrważające są te dane, ja rozumiem, że to będzie tak. Wszystko narastało. To no będzie narastało. Nie będę teraz tego szukać, bo nie chcę przekręcić dalej, dlatego tak, tam było chyba, że co trzecie dziecko, ale to powiem, żeby pan mógł to dokładnie sobie zmontować. Z badania brzdąc w sieci wynikało, że dzieci w Polsce już coraz częściej dostają telefon poniżej drugiego roku życia, oczywiście nie na własność, tylko do zabawy, telefon dorosłego rodzica lub starszego rodzeństwa. No to jest wiek, w którym zdecydowanie Światowa Organizacja Zdrowia czy Amerykańska Akademia Pediatrii, takie dwa gremia, które są jakimś punktem odniesienia, zdecydowanie odradzają dawanie urządzeń ekranowych w tym wieku. Telefony, smartfony, komputery, telewizory, one nie pomagają w rozwoju dziecku. One je zajmują, ale one go nie rozwijają. I jak ja widzę kolejne reklamy aplikacji, która się reklamuje na przykład, że dzięki temu mój dwulatek już potrafi dodawać, odejmować, no to naprawdę szkoda, że jeszcze całkowania się nie uczy, bo myślę, że w tym wieku, to czterolatek, to powinien się uczyć, jak zająć się, kiedy się nudzi. To jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, czynnik chroniący w ogóle przed różnymi uzależnieniami, że dziecko ma taką kompetencję, że jak się nudzę, to czuję sprawczość, że jestem w stanie wymyślić sobie zabawę. Bo to nudzę się, to też jest bardzo ważne, co za tym stoi. Czy to jest taka nuda, która jest dziecku potrzebna do rozwoju i jak się nudzi, to niech sobie wymyśli zabawę, zobaczy, że potrafi zaanimować grupę, rodzeństwo, że potrafi coś stworzyć. Ale może to jest nudzę się, to znaczy mamo, pobądź ze mną teraz chwilę, prawda? Tato, porób coś ze mną. Więc to nudzenie się jest ważne. No te dane są alarmujące, a to też widzimy na ulicach notorycznie dzieci przyspawane do telefonów, często w restauracjach czy na wakacjach. Teraz jest czas wakacji, więc też można sobie tak, rodzice obserwować. Również, dorośli również, więc mają z czego brać przykład pełnymi garściami. Tak. No, dzieci nie robią niczego, czego my byśmy nie robili. To jest tak, że my modelujemy te zachowania dzieci, bo my jesteśmy ssakami i jak każde ssaki, nasze młode uczą się tego, co jest akceptowalne w społeczeństwie. I jeśli widzą, że na przykład akceptowalne jest w jego najbliższym stadzie to, że przy jedzeniu można sobie tam klikać coś w telefon, albo ktoś do ciebie mówi, a ty sobie tam coś sprawdzasz w tym czasie, no to dlaczego miałoby zachowywać się inaczej? A tutaj rodzi się takie pytanie, czy jest możliwe wyleczenie tych ciężkich przypadków, które ja rozumiem liczbowo będą wzrastać z roku na rok, czy jak później wygląda życie takiego dziecka, czy na przykład jest to sytuacja podobna do bycia
wyjścia z alkoholizmu, że odstawienie po prostu tego świata online kompletnie? Odstawienie zupełne nie jest możliwe, dlatego no właśnie nie mówimy o uzależnieniu, bo w przypadku uzależnienia najczęściej trzeba odstawić zupełnie substancję lub czynność, która nas uzależniała. No, nowe technologie przenikają coraz więcej dziedzin naszego życia. Tu słyszę o jakichś wspaniałych pomysłach, w cudzysłowie wspaniałych, na przykład elektronicznej karty ucznia. No to by znaczyło, że siłą rzeczy zmuszamy uczniów w pewnym wieku do tego, że muszą nosić przy sobie smartfony, tak? Bo tam mają legitymację szkolną. No mam nadzieję, że ten poroniony pomysł jeszcze długo nie ujrzy światła dziennego, a przynajmniej nie będzie dotyczył dzieci w wieku szkoły podstawowej. Natomiast jak najbardziej, jak każde takie zaburzenie behawioralne, tak i to można wyprostować z pomocą rodzica, przestrzegając pewnych zasad, albo w ramach terapii. Bardzo dobrą zasadą jest po prostu to, żeby dać dziecku coś do zrobienia, bo my często mówimy, dobra, zamknij ten komputer, zajmij się czymś, ale ono się właśnie czymś zajmuje, więc no, trzeba mu powiedzieć, czym ono ma się zająć. Dlatego jest coś, co ja nazywam złotym wiekiem edukacji cyfrowej. To jest taki czas, no, maksymalnie do 6 klasy, bo potem tu już się zaczyna takie internetowe gimnazjum, szaleństwo, pornografia, patostreaming i dzieci w tym wieku wczesnych nastolatków bardzo ryzykownie eksplorują sieć. Natomiast wcześniej, tak do tej 6 klasy, to jest taki wdzięczny wiek, kiedy dzieciom naprawdę można dużo dobrych historii opowiedzieć o tym, co internet nam daje dobrego, co złego. Można je zaangażować w różne organizacje społeczne, na przykład działające na terenie, w jakieś pomóc znaleźć im jakąś pasję. Nie chodzi o to, żeby je wysyłać na 3 zajęcia dodatkowe oraz język chiński, mindfulness, ale żeby pomóc dziecku znaleźć to, co go interesuje. Ja mam taki osobisty przykład harcerstwa, które w ogóle uważam, że powinno przeżywać teraz renesans w czasach, kiedy naprawdę potrzebujemy antidotum na ekrany w postaci ciekawych zajęć offline. I moja córka, która pojechała na obóz trzeciego dnia, wszyscy oddali telefony drużynowej, po prostu nie potrzebowali ich. Ona mi wróciła, mówię do niej, że myślałam, że do mnie zadzwonisz z telefonu drużynowej. Ona mówi, wiesz co, nie gniewaj się, w ogóle o tobie nie myślałam. I no, to jest dlatego, że no, dzieci tam miały po prostu od rana do wieczora robiły coś i ten ekran w ogóle nie był atrakcyjny. I rzeczywiście po powrocie przez kilka dni utrzymywał się ten etap takiego detoksu, gdzie ona nie miała potrzeby sięgania po to. No oczywiście, dopóki sobie nie przypomniał jej mózg, ile dopaminy dostaje z korzystania z ekranów. Ale no to pokazuje, że to jest cały czas wyzwanie dla nas, żeby pomóc temu dziecku nie przyklejać się do ekranu. Mam też taką obserwację optymistyczną. Bo są rzeczy, które nam nie wyjdą w badaniach ilościowych, to znaczy takich, gdzie odpytujemy jakąś grupę reprezentatywną i mówimy, że tak jest albo tak nie jest. Ja też w ramach przygotowywania się do książki prowadziłam badania jakościowe, czyli tak zwane wywiady pogłębione z rodzicami. Rozmawiałam z kilkudziesięcioma rodzicami, a ponad 300 rodziców opisało mi tam swoje historie. I z tego wyciągnęłam taki wniosek, że przychodzi taki wiek opamiętania. Jeśli nam się uda w miarę suchą stopą przeprowadzić dziecko do takiego wieku trzeciej, czwartej klasy liceum, kiedy ono zaczyna mieć już takie ambicje, że kimś by chciało być, spełnić jakieś swoje marzenie o wymarzonych studiach albo pracy, to nam się uda jakoś je ustrzec. To znaczy w tym czasie być może zaliczymy różne błędy, to znaczy okaże się, że to dziecko miało jednak kontakt z pornografią za wcześnie, bo pewnie tak będzie, tak? Ktoś mu na telefonie pokaże na wycieczce albo w toalecie, w szkole i tak dalej. Być może doświadczy hejtu, być może jego samoocena doświadczy też uszczerbku, ale widziałam w tych wypowiedziach rodziców, zwłaszcza rodziców starszych dzieci, że był taki moment, kiedy dzieci już same zaczynały sobie regulować tę higienę cyfrową i w raporcie Dojrzeć do Praw Fundacji Orange, gdzie znajdziemy bardzo dużo wypowiedzi nastolatków z innego badania jakościowego, to tam młodzież wprost mówi właśnie, że na przykład
ograniczyła sobie używanie mediów społecznościowych i dzięki temu łatwiej sobie radzi z lekcjami. Jedna dziewczynka tak mówiła, że wcześniej to kończyła lekcję o 23, a jak sobie wprowadziła ograniczenie, to zauważyła, że o 20 już ma wolne. I to jest to, co ja zawsze mówię dorosłym, żeby do młodzieży i do dzieci mówić językiem ich korzyści. Czyli nie mówić najpierw lekcje, potem internet, bo tak, tylko mówić, słuchaj, po prostu załatw to, co jest twoim obowiązkiem, a potem zobacz, będziesz miał swobodę, nie? Nie będziesz się stresował, że ja tam wchodzę do ciebie co pół godziny i mówię, zostaw to, siądź już do matematyki, bo dla mnie to też nie jest komfortowe, być takim cerberem przyjemności. To umówmy się po prostu, że są pewne zasady i ja potem ci już nie truję, tak? Potem już sobie możesz siedzieć do którejś tam godziny, jak się umówimy na konkretny limit. I to jest znacznie lepsze, znacznie bardziej partnerskie. Mam takie doświadczenie ze szkoły muzycznej, w której jeśli nas słucha ktoś ze szkoły muzycznej w Katowicach, to pozdrawiam, w której miałam warsztaty z młodzieżą i tam próbowałam im wytłumaczyć, jak powiadomienia nas rozpraszają. Na przykładzie ćwiczenia gry na instrumencie. Bo powiadomienie za każdym razem rozprasza naszą koncentrację i powrót do koncentracji na poprzednim zajęciu zajmuje od kilku do kilkunastu minut, w zależności od osoby i jej kompetencji, tak wchodzenia w pracę, może już nawet nie głęboką, ale głębszą. Niż taka pobieżna. Więc jeśli ćwiczysz na instrumencie 3 godziny i w tym czasie słyszysz kilkadziesiąt, no minimum kilkanaście powiadomień, bo tutaj coś na Snapchacie, tam na TikToku, tu przyszedł mail, to zobacz, ile razy w ciągu 3 godzin twoja głowa jest wybijana ze skupienia, z koncentracji, więc automatycznie te 3 godziny zamieniają się w 4, w 5. W tym czasie rodzi się frustracja, bo już głowa myśli o tym, że fajnie byłoby poklikać tego TikToka, a tutaj trzeba mordować tego Bacha, czy co tam akurat się ćwiczy. Z czasem można dojść wręcz do wniosku, że to chyba muzyka, to chyba nie jest moja droga życiowa, skoro mnie to tak frustruje. A w zasadzie to wszystko jest tylko efekt braku higieny cyfrowej. I po kilku miesiącach dostałam wiadomość od pedagogzki z tej szkoły, że młodzież zrobiła sobie z własnej woli taki eksperyment i rzeczywiście byli zdziwieni, dzielili się wrażeniami, jak sobie policzyli, ile razy te powiadomienia przyszły w czasie gry i jak się czuli, kiedy sobie wynieśli telefon z pokoju. Więc no, to jest przykład, jak z nimi rozmawiać, pokazywać korzyści, tak? Przecież chcesz się uporać z tym ćwiczeniem w 3 godziny i mieć potem wolne. Więc no, zachęcam do tego rodziców. To nie jest proste, ale w ogóle wychowywanie dzieci nie jest proste. Najprostsze jest wtedy, jak są malutkie. To chyba wie każdy rodzic starszych dzieci. Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Tak jak pani tak opowiadała o tych swoich doświadczeniach, to przypomniał mi się pierwszy kurs Kuźni Kampanierów, takiego kurs, który prowadzimy dla społeczników próbujących walczyć o dobro wspólne. Pierwszy kurs był w roku 2014. I od początku, właśnie od tego pierwszego kursu, bo w tym roku mieliśmy 6. edycję, był zakaz telefonów komórkowych, używania ich. Na początku zbieraliśmy je do depozytu i oddawaliśmy po 7, po 9 dniach, w zależności od tego, ile kurs trwał. I z roku na rok obserwowałem z radością, jak było mniej kłótni, mniej dyskusji burzliwych o to, czy to w ogóle jest zasadne. W tym roku właściwie już nikt nie dyskutował, ale pamiętam, w 2014 były wielkie awantury, dlaczego tak robimy. No, gratuluję pomysłu. Ja w ogóle myślę, że już niedługo biznes zorientuje się, że można zarobić na JOMO,
czyli na Joy of Missing Out. To jest takie określenie, które powstało przewrotnie od jego źródłosłów, to jest FOMO, czyli syndrom Fear of Missing Out, strachu, że coś nas ominie. No to Joy of Missing Out jest taką odwrotnością, jest czerpaniem radości z tego, że coś nas omija, z tego, że jesteśmy poza. I myślę, że doczekamy się też takiej mody, dlatego że biznes niestety nie dba o swoich użytkowników i jest bardzo pazerny. Wykorzystuje słabości naszego mózgu do granic możliwości. Mówi to wprost zresztą. Sean Parker, były członek Rady Nadzorczej Facebooka, powiedział kiedyś w jednym z wywiadów, że wykorzystaliśmy słaby punkt ludzkiej psychiki. Dajemy ci działeczkę dopaminy. I wszystko w nowych technologiach, mediach społecznościowych zbudowane jest tak, żeby cały czas pobudzać układ nagrody w naszym mózgu, żeby on produkował tę dopaminę, która jest neuroprzekaźnikiem zwanym hormonem przyjemności, hormonem motywacji. Kiedy ona się wydziela, to my czujemy bardzo silną chęć sięgnięcia po źródło przyjemności. Więc te nowe technologie niebywale nas stymulują. W związku z czym mamy dzisiaj, i warto to wprost powiedzieć, społeczny problem nadużywania lub problematycznego używania urządzeń ekranowych. To jest problem społeczny, dotyczący wszystkich grup wiekowych. On dotyczy oczywiście dzieci i młodzieży, ale my dorośli, obserwuję, obsesyjnie skupiamy się na tych dzieciach i młodzieży, tak jakbyśmy chcieli zagadać ten problem, żeby przypadkiem nie starczyło czasu na rozmowę o nas, o tym, jak my się zachowujemy i znowu w różnych grupach wiekowych, nie tylko jako młodzi dorośli, ale też jako osoby dojrzałe, czy jako seniorzy, którzy też mają dzisiaj problem, bo z kolei pozbawieni pewnych doświadczeń we wcześniejszym wieku też podejmują różne niebezpieczne zachowania w sieci, nie potrafią tam ochronić często swojej prywatności. To są trochę inne zagadnienia związane z higieną cyfrową. Też sporo seniorów lubi TikToka, który jest na przykład taką gumą do rzucia dla mózgu. To jest szalenie uzależniający produkt, bo nasz mózg uwielbia się dowiadywać. I zawsze daję przykład, jak ktoś chciał się kiedyś przestraszyć, to musiał sobie obejrzeć film Szczęki, który trwa 1,5 godziny, a dzisiaj wystarczy rolka na TikToku, na której widzimy rekina atakującego turystów. I to nam dostarcza już pobudzenia. Nasz mózg szybko się dowiaduje, a on uwielbia się szybko dowiadywać. To jest taka papka, którą się karmimy. W związku z czym my zaczynamy doświadczać coraz więcej problemów. Coraz więcej osób, też publicznie, edukatorów czy też influencerów, mówi o tym na przykład, jak to wpływa na poczucie własnej wartości, że jak się napatrzymy na idealne życie, to nasze życie wydaje nam się mało satysfakcjonujące. Zaczynamy być zmęczeni tym, że współpracownicy, już nie mówię, że szef, ale współpracownicy wypisują do siebie w późnych godzinach nocnych na rozmaitych komunikatorach wiadomości dotyczące pracy, załatwiają takie rzeczy z pracą, akceptują sobie jakieś materiały wieczorami. Jesteśmy tym przeciążeni i zaczynamy dostrzegać ten problem. I to naprawdę się branży nowych technologii nie opłaca, tylko jeszcze tego nie zrozumiała, bo jest po prostu pazerna. Ale już jest sporo ruchów związanych z ochroną praw dzieci w przestrzeni cyfrowej. Parlament Europejski w 2021 roku wydał Komisji Europejskiej taką dyrektywę, czyli taki nakaz opracowania prawa do bycia odłączonym, takiego prawa, które miałoby obowiązywać pracodawców i miałoby się wiązać z tym, że pracownik po godzinach pracy ma prawo być offline, ale to prawo musi być aktywnie przestrzegane, to znaczy nie, że my mu napiszemy i on ma prawo nie odpisać, tylko że my nie mamy prawa do niego napisać. Tutaj w parlamencie ewidentnie pracowali nad tym ludzie rozumiejący temat, bo ta dyrektywa zawiera między innymi taki zapis, że muszą być też przewidziane szkolenia dla pracowników edukujące, dlaczego warto z tego prawa korzystać, prawda? Bo my dzisiaj całkiem nam się pomieszały światy, zwłaszcza przez pandemię i sami często nie chcemy z tego prawa korzystać, ponieważ nowe technologie tak przyspieszyły wykonywanie wielu zadań, że właściwie zamiast mieć więcej czasu na odpoczynek, to my chcemy robić jeszcze więcej zadań. Czyli mamy chwilę czasu, ja to nazywam pułapką naleśnika, smażymy sobie naleśniki, ten naleśnik 2 minuty na jednej stronie się smaży, no to ile można załatwić w internecie w tym czasie? Można odebrać maila, zawsze się jest jeden mail do przodu, prawda? No i tak wygląda często życie wielu osób, że żyje się w takim kołowrotku, w takim pomieszaniu tego, co się dzieje wokół nas, a tego, co tam sobie w tej przestrzeni cyfrowej realizujemy. Więc krótko mówiąc, na pewno będzie takie społeczne przebudzenie. Jak to się skończy? No pewnie tak jak z cukrem, nadal, czy też ze zdrowym odżywianiem. Nadal żywimy się różnie i popełniamy sobie różne błędy, grzechy żywieniowe. Niektórzy w ogóle diety nie przestrzegają, ale generalnie istnieje taka świadomość społeczna, że należy dbać o to, co się wrzuca do żołądka, że to nas buduje, że to wpływa
i na nasze zdrowie fizyczne, i na nasze zdrowie psychiczne. I skąd to wiemy, to pewnie nie umiemy tego powiedzieć. Tak, były jakieś lekcje w szkole, gdzieś tam w gazetach coś pisali, w telewizji był może jakiś program, mama mówiła, że pączka to nie na kolację. Jakoś przez coś, co ja nazywam osmozę społeczną, przeniknęło to do naszej świadomości. I myślę, że tutaj będzie podobnie. Nie doczekamy się tego, że wszyscy będą przestrzegać higieny cyfrowej, ale myślę, że doczekamy się tego, że będzie obciachem używanie na przykład telefonu w czasie jedzenia albo w czasie spotkań towarzyskich, że sytuacja, która ma swoją nazwę, fabbing od połączenia słów phone i snubbing, snubbing, czyli lekceważenie, że będziemy uważali, że fabbing jest po prostu objawem braku kultury osobistej, tak jak brakiem kultury byłoby położenie nóg na stole, czy nie wiem, dłubanie w nosie przy stole, tak przy innych. To myślę, że te czasy niedługo przyjdą. To mam pytanie a propos tych rozwiązań systemowych. My jako Instytut Spraw Obywatelskich postulujemy wprowadzenia zakazu reklam skierowanych do dzieci, promujących kupowanie i używanie smartfonów. I jestem ciekaw Pani komentarza. To znaczy jestem absolutnie za tym, żeby przestrzegać minimum w postaci 13 roku życia jako granicy używania mediów społecznościowych, czyli takich, które dają pole do kontaktów, częstych i szerokich kontaktów z innymi, kreowania siebie i wystawiania siebie przede wszystkim na opinię publiczną, na ocenę publiczną. Bez wątpienia nie powinno być tak, że reklamy powinny być kierowane do dzieci i to nawet prawo reklamy dzisiaj tego zabrania, tak? Poniżej 13 roku życia dziecko nie może być odbiorcą reklamy, czyli nie możemy sprzedawać lalki ani telefonu w reklamie, której przekaz jest kierowany do dziecka, jest budowany jego językiem i zachęca go do tego. Więc jeśli dobrze rozumiem, to Państwo chcieliby jakoś doprecyzować prawo reklamy, które funkcjonuje, tak? Czy chodzi o to, żeby nie promować wzorców, bo ja, jeśli dobrze to rozumiem, to chodzi też o to, żeby w reklamach nie promować takich wzorców, jak na przykład taka stara reklama, może pamiętacie, tablety uspokajające, tak? Czyli na przykład rodzice, którzy jadą w samochodzie, dzieci się drą, czyli historia mojego życia, bo jestem mamą trójki dzieci. No i reklama nam pokazuje, że rodzice dają tablety dzieciom, nagle zalega błoga cisza, jest tekst tablety uspokajające, gratis do każdego abonamentu. To tak, zgadzam się, bo świat reklamy i show biznesu przecież tak naprawdę tworzy wzorce kulturowe, tworzy wzorce społeczne, ma na nie ogromny wpływ, więc jak najbardziej powinno być zakazane, tak jak jest dzisiaj na przykład zakazane już wykorzystywanie lekarza lub farmaceuty, ponieważ ustawodawca słusznie doszedł do wniosku, że jest to manipulowanie. Tutaj akurat jest manipulowanie za pomocą skryptów, które mamy w głowie, tak? Ponieważ nasz mózg posługuje się pewnymi kategoriami, jak widzi kogoś w kitlu, to jest w stanie mu zaufać, nawet jeśli to jest aktor. Więc tak samo tutaj należałoby doprecyzować to prawo w taki sposób, że nie można też w reklamie promować takiego modelu, w którym widzimy, że dziecko korzysta z tabletów, bo wspomniana przeze mnie, czy ze smartfonu, bo wspomniana przeze mnie reklama tej aplikacji nieszczęsnej, no to ona po prostu to wykorzystuje. Ona pokazuje, to jest straszne w ogóle. To jest jakaś aplikacja, zdaje się azjatycka, bo tam Azjaci występują w tej reklamie, zaadaptowana tylko na rynek europejski, ale widzimy tam na przykład dziewczynkę, która spożywa posiłek i rozwiązuje na tym tablecie te zadania z matematyki. No to jest po prostu kuriozalne, prawda? Więc absolutnie tak, za takim zakazem jestem, jeśli dobrze zrozumiałam Państwa intencje. Powiem tak, pytanie jest trochę związane ze zdziwieniem moim, kiedy kupiłem Pani książkę. Mhm. Na ostatniej stronie okładki przeczytałem oczywiście rozsądną wypowiedź Pani Martyny Wojciechowskiej, ale jednocześnie mam w pamięci właśnie reklamę, w której występuje Pani Martyna Wojciechowska z córką Marysią. I która to reklama była była takim katalizatorem i w związku właśnie z tą reklamą napisaliśmy apel do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o zakaz właśnie reklam, bo w tej reklamie pani Martyna Wojciechowska reklamuje produkt Junior Box, idealny telefon dla dziecka, no i coś mi się tutaj nie zgadza, coś mi tu zgrzyta. Muszę powiedzieć zupełnie szczerze, że nie pamiętam tego.
to pewnie mogły być czasy, kiedy ja jeszcze byłam po złej stronie mocy, to znaczy kiedy nie byłam edukatorką higieny cyfrowej jak dzisiaj, tylko do 2018 roku pracowałam w branży interaktywnej, głównie zajmując się marketingiem i zasięgami, czyli moją rolą było to, żeby Państwo jak najwięcej czasu spędzali w internecie. Jeśli tak, to ja zawsze się śmieję. Tak, ja się śmieję, że ja jestem jak święty Paweł, to znaczy ja przerwam konwersję. I moje doświadczenia pomagają mi dzisiaj też lepiej rozumieć badania, dlatego że właściwie kiedy przeszłam na tę dobrą stronę mocy, to ja byłam zdumiona, bo ja sobie pomyślałam, ale świetna sytuacja dla biznesu. To my w biznesie, ja między innymi przez ostatnie kilkanaście lat, miałam mnóstwo narzędzi do uzależniania ludzi od moich produktów, od stron internetowych, a edukatorzy mówią, to twoja wina, że nie przestrzegasz higieny cyfrowej, to ty jesteś nieudolnym rodzicem, że nie potrafisz dziecka swojego przestrzec przed czymś, przed tym, nad czym pracuje Dolina Krzemowa i tęgie umysły, prawda? Więc ja dzięki temu widziałam tę ogromną dysproporcję i stąd w ogóle cała idea cyfrowego obywatelstwa, czyli mówienie o tym, że przysługują nam prawa i obowiązki związane z tym, że przestrzeń cyfrowa jest wspólnym dobrem, nie jest własnością prywatną, wbrew pozorom. I w związku z tym te prawa i obowiązki dotyczą nie tylko użytkowników, ale też twórców nowych technologii, systemu, ale też właśnie współtwórców, czyli wszystkich, którzy w jakiś sposób wychodzą w tych technologiach z przekazem do innych. Jeśli taka reklama miała miejsce, jak jej pan mówi, to oczywiście to jest bardzo negatywne zjawisko i nie powinno ono mieć miejsca. Ja w ogóle jestem przeciwniczką tego typu reklam. Widziałam bardzo fajną kampanię społeczną chyba z Korei Południowej, w której rodzice przychodzą do salonu jakiegoś telekomu i proszą o tablet. I obsługa mówi, czy to dla państwa syna? Tak. A ile on ma lat? 8. No to możemy zostawić ten tablet, ale mogą go państwo odebrać za 5 lat. I to ci rodzice są tacy zdziwieni, oni mówią, no tak, w tym czasie państwo powinni ten czas na tablet poświęcić na budowanie relacji, aktywność fizyczną, bo widać, że dziecko zaczyna mieć nadwagę i tak dalej, i tam wylicza i ci rodzice są tacy zszokowani tym. Więc ja jak najbardziej potępiam tego typu promocje, zwłaszcza też i to dotyczy dzisiaj wielu influencerów, którzy, bo akurat jeśli na tyle, na ile śledzę dzisiaj Martynę, to wiem, że ona chroni dzisiaj prywatność swojej córki, to też jest tak, nie tyle stając w jej obronie, co w mojej własnej, że i o tym piszę w książce, że jest coś, co ja nazywam cyfrowym sumieniem, to znaczy dla nas wszystkich te nowe technologie są nowe, i w każdym z nas dojrzewa pewne sumienie cyfrowe, czyli taki barometr tego, co jest dobre, a co złe w internecie. No i cóż, 11 lat temu ja też pokazałam swoje dziecko w sieci. Dzisiaj już tych zdjęć nie ma, skasowałam je już dawno, bo dosyć szybko pracując w branży interaktywnej zrozumiałam, że nie należy tego robić, ale też rozumiem, że bardzo często tacy zwykli ludzie popełniają takie błędy, pokazują te zdjęcia w sieci, dzieci być może późno dojrzeją do tego, że nie należy tego robić. Dzisiaj z tego co wiem, Martyna swojej córki nie pokazuje. Natomiast cała masa influencerów i influencerek dzisiaj buduje w ogóle swój biznes na po prostu kupczeniem swoimi dziećmi. Tak? Mamy mnóstwo profili, na których, już nie mówię o tym, że dzieci są traktowane jak słupy reklamowe, to znaczy po prostu cały profil polega na tym, że co drugi, trzeci post jest post sponsorowany i raz to są kredki, raz to jest wyprawka, bo idzie wrzesień i tak dalej, ale o tym, że na przykład ktoś po prostu buduje sobie zasięgowy profil, pokazując miłe zdjęcia swoich dzieci. No i to jest bardzo duże nadużycie. To jest tak naprawdę podążanie tak naprawdę za takimi bardzo niefajnymi instynktami, w pewnym sensie karmienie swojej próżności, no bo co mi daje to, że pokazałem dziecko? No pozyskanie czyjejś uwagi, czyli użyłem swojego dziecka do pozyskania uwagi, do zwrócenia na siebie uwagi. Oczywiście, za tym często stoją takie przesłanki, jak to, że po prostu jestem dumny z tego swojego dziecka, że wydaje mi się, że widzą to tylko moi znajomi. No nie jest tak często. Ja sobie tam patrzę, bardzo często to są konta publiczne, a nie zamknięte dla wąskiej grupy znajomych. Co jeszcze jestem w stanie obronić? Że ktoś ma taką potrzebę pokazywania dziecka i to jest tam ograniczona grupa osób.
No ja to bardzo negatywnie oceniam i teraz nasz instytut jest członkiem takiej inicjatywy otwartej dla wszystkich organizacji, inicjatywy na rzecz ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami i jej celem jest, to są w ogóle otwarte konsultacje, żeby wreszcie sprecyzować przez bardzo szerokie grono różnych organizacji, czym są szkodliwe treści, bo szkodliwe treści to są też te treści, które właśnie uprzedmiotawiają dzieci, nie? Które wykorzystują dzieci do zarabiania na przykład w sieci, albo właśnie promują negatywne wzorce zachowań, czyli na przykład to, że właśnie dziecku można kupić telefon. Natomiast ludzie będą błądzić, bo tak jak mówię, biznes na tym zarabia i wierzę, że na przykład tacy rodzice, którzy myślą, że no kurczę, dziecko mi mówi, że wszystkie dzieci już mają, tylko nie ono, to może ja bym mu kupił jakiś telefon, no to wtedy jak nagle widzi taką ofertę, która odpowiada na jego potrzeby, bo ta oferta mu mówi, nasz telefon to nie uzależni twojego dziecka, tak jak tam ten inny telefon konkurencji, no to taki rodzic zdesperowany sięgnie po to, prawda? Bo rodzice często używają takiego argumentu bardzo nietrafionego zresztą, że dziecko będzie, to brzmi, wykluczone, tak? To moje ulubione określenie, wykluczone, jak nie dostanie tego telefonu. A ostatnie pytanie, bo tak mnie zainspirowała Pani tą swoją wypowiedzią o zmianie filozofii życia. Co się takiego stało? Czy jest jeden moment, jakaś szczególna sytuacja, że przeszła Pani na drugą stronę mocy? To znaczy ja mam taki bardzo społecznikowski background. Jestem dzieckiem z robotniczej rodziny z Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. I studiowałam w Warszawie tylko dzięki stypendium, cytuję, dla ubogiej młodzieży, dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. W związku z czym ja się znalazłam w stolicy z takim silnym poczuciem misji i oddania takiego dobra, które dostałam. Studiowałam dziennikarstwo. A potem czułam, że tak zaprzedałam duszę kapitalizmowi. No ale z czegoś trzeba było żyć, tak? Jak żyjesz tylko ze stypendium na studiach i masz wizję powrócenia do Zagłębia, do 6-tysięcznego miasteczka, albo zostania w stolicy, no to idziesz tam, gdzie po prostu ci dają etat. I tak zaczęłam pracę w branży interaktywnej, więc cały czas szukałam dla siebie jakiegoś takiego początkowo wentyla, a potem się okazało, że to jest jakby ścieżka mojego życia, żeby zrobić coś dobrego. I no zawsze mówię, że w każdej pracy można znaleźć sens. I okazuje się, że w tych kilkunastu latach mojej pracy w biznesie sens był taki, że ja nazbierałam bardzo dużo doświadczeń, które dzisiaj na przykład pozwalają mi prowadzić zupełnie inny dialog z Big Techami, tak? Bo kiedy TikTok opowiada, że przygotował jakieś super rozwiązanie dla rodziców, które rzekomo odpowiada na problemy związane z tym, że jest u nich masa szkodliwych treści, to ja wprost potrafię wytknąć, że jest to czysto PR-owe zagranie, które w rzeczywistości przerzuca odpowiedzialność na rodziców, a realnie nie jest działaniem, które działa na rzecz dobra dzieci, bo po prostu rozumiem biznes. I nie jestem tą organizacją, która w związku z tym będzie chodziła na rauty i cieszyła się, że zaprosił ją Facebook albo Google. Ja już z nimi pracowałam, na mnie w ogóle nie robi wrażenia to, że ja pójdę do nich na jakieś przyjęcie albo oni będą sponsorem mojego wydarzenia. Więc, ale czy był taki jeden moment? Jednego nie było, natomiast ja sama bardzo dużo używałam ekranów i czułam, że to źle na mnie wpływa i zaczęłam się po prostu interesować, jak to się dzieje i w którymś momencie tak się moje życie ułożyło, że zaczęłam współpracować z jedną z organizacji pozarządowych, a potem poczułam, że mam coś do powiedzenia światu sama i powołałam instytut, więc tak ta moja droga wyglądała. To cieszy mnie bardzo, że taka metamorfoza nastąpiła. Też czytając Pani książkę, też byłem, cieszyłem się z tego, że Pani rozumie, bo to jednak nie często się zdarza w Polsce różnice między nożem a nowymi technologiami, tak. co jest często podnoszone, że tej różnicy nie ma. I to jest katastrofalne, wydaje mi się, jeśli chodzi o poziom umysłowy, jakiś filozoficzny ludzi, którzy tak mówią. Ale to już temat na oddzielną zupełnie rozmowę. Dzisiaj bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. A ja dziękuję za zaproszenie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Trzymasz Świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu Instytut Spraw Obywatelskich.pl
oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!